Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Kapłani i prorocy zwrócili się do przywódców i do całego ludu tymi słowami: Człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi, i przeciw temu miastu, wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz więc, zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki. Słuchajcie głosu Pana, Boga Waszego. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw Wam. Ja zaś jestem w Waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co Wam się wyda dobre i sprawiedliwe. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na Was, na to miasto i na jego mieszkańców. Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do Was, by Waszym uszą głosić wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: Człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana, Boga naszego. Achikam syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć.